Czy zawodniczki znały rezultat spotkania Rolnika Głogówek z Nowym Świtem Górzno przed startem spotkania z AZS-em UAM? Szczerze nie wiem, no my jako sztab na pewno tego rezultatu nie podaliśmy, wiadomo, że tak często bywa, że później człowiek jest rozluźniony, myśli o czymś innym. Chcieliśmy się skupić na kolejnym zadaniu, którym był ten mecz i myślę, że wyszło nam to dobrze, nie widziałem rozluźnienia w szeregach, więc myślę, że nie i poczekały na tą wiadomość po końcowym gwizdku. Wyszło nawet bardzo dobrze, teraz skoro mówiliśmy wcześniej o pokonywanych stopniach, kolejnych krokach, to teraz już tak naprawdę de facto wjechaliście na autostradę do mistrzostwa. Zapracowaliśmy na to, myślę, że ciężkim sezonem, który jeszcze trwa i mamy te dwa kolejne kroki, które chcemy wykonać. Dla nas liczy się tylko Row Rybnik teraz i o tym będziemy myśleć przez następny tydzień. Ale porozmawiamy jeszcze o konfrontacji z poznaniankami. Co bardziej cieszy? Nadzwyczajny strzelecki, snajperski występ Oksany Szewczuk czy zero z tyłu osłabione? Oczywiście zero z tyłu to jest dla nas bardzo istotne. Rywal z Poznania stworzył kilka sytuacji, natomiast bardzo dobrze broniliśmy. Mi w pamięci zapada ta interwencja Wiktorii Pietrzyk tutaj na wślizgu, która uchroniła nas przed stratą bramki, dlatego cały zespół oczywiście pracował bardzo dobrze. Co do Oksany, no to jest to myślę, że postać nietuzinkowa. Strzelić 5 bramek w seniorskich rozgrywkach w wieku niespełna 17 lat, no to naprawdę duży szacunek. Ale Oksana też trzeba powiedzieć, to jest zawodniczka, która jest świadoma swoich umiejętności, świadoma pracy, która jeszcze przed nią i myślę, że będziemy mieli z niej sporo pociechy. Oksana, strzeliłaś kiedykolwiek w życiu wcześniej 5 bramek? Nie. Praktycznie co uderzyłaś w światło bramki, to wpadło. No jak się czujesz wśród rekordzistek? No jakby nie było cokolwiek starszych koleżanek. No dobrze się czuję i to tak naprawdę jeden z najlepszych mój mecz i się cieszę, że strzeliłam tyle bramek, ale to wszystko dzięki drużynie, bo gdyby one mi nie podawały i nie robiłyśmy takich akcji, to bym nie strzeliła tego. No, ale w kilku przypadkach sama sobie wywalczyłaś tę piłkę w polu bramkowym rywalek. No, bo trener Kuba mi powiedział, że mam grać jeden na jeden i musiałam. Gratuluję w każdym razie znakomitego występu. Dziękuję bardzo. Julia, w drugiej części spotkania w zasadzie chyba tylko przy jednej bramce nie miałaś współudziału lub bezpośredniego udziału. A z tego, co pamiętam, to mogło tak być. Bardzo mnie to cieszy, no ale przede wszystkim to, że wygrywamy drużyną. Każda zawodniczka pracuje na ten wynik, no i cieszę się, że mogę pomagać. A nie było tak, że troszeczkę pozazdrościłaś wyczynu z pierwszej części Oksanie? Myślę, że nie. Ja się bardzo cieszę, że Oksi tak wygląda. Wygląda coraz lepiej, pracuje sobie na to, no i no nic trzeba się cieszyć, że tak dobrze się rozwija. Czy z twojej futsalowej kariery przypominasz sobie przypadek zdobycia 5 goli w jednym meczu ligowym? W meczu ligowym chyba nie, ale ostatnio na Ampach się udało. W meczu półfinałowym, tak. A teraz wybiegnijmy nieco w przyszłość. Zdaje się, że mecz przyszłotygodniowy z Rowem Rybnik może mieć duży ciężar gatunkowy. Myślę, że tak. Będzie to bardzo ciężki mecz. Na pewno teraz się na nim skupiamy. Musimy mocno przepracować ten tydzień, żebyśmy podeszły przygotowane do tego meczu. Damy z siebie wszystko. Dzięki serdecznie. Gratuluję wygranej z Poznaniankami. Dziękujemy bardzo. To jeszcze zaprośmy kibiców na przyszłotygodniowe spotkanie i konfrontację z Rybniczankami. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców rekordu i nie tylko na spotkanie z Rowem Rybnik. Myślę, że emocji nie zabraknie. Będziemy walczyć o każdy centymetr parkietu i zostawimy wszystko, co mamy najlepsze. Tym bardziej, że zdaje się, że w tym meczu możecie przestawić tak zwany stempel. Bardzo byśmy chcieli. Podejdziemy do niego jako do spotkania o 3 punkty i zobaczymy, co ono przyniesie. Gratuluję w każdym razie zwycięstwa nad akademiczkami z Poznania. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i drużyny.